Dzień dobry. Szanując Państwa czas, z racji tego, że moje wystąpienie dotyczy problematyki praw człowieka, a prawo do wypicia kawy po tak wielu godzinach obrad i jeszcze przed kolejną sesją jest podstawowym prawem człowieka, zarzucam w takim razie, proszę Państwa, improwizację, prezentację i pozwalam sobie przejść do konkretów. Odczytam Państwu główne tezy mojego wystąpienia dotyczące prawa twórcy do wynagrodzenia jako moim zdaniem jednego z podstawowych praw człowieka. Nowika powiedziała, że żyjemy w nowych czasach. Ja bym powiedział, że żyjemy w dziwnych czasach. Mianowicie kilkanaście dekad po zniesieniu niewolnictwa, a więc systemu pracy bez płacy, w odniesieniu do jednej kategorii osób nabrało tempo i wciąż nabiera tempo działań zmierzających de facto do pozbawienia lub znacznego zminimalizowania prawa do wynagrodzenia. Dotyczy to twórców. Zmieniająca się coraz bardziej cyfrowa rzeczywistość sprzyja pojawieniu się i rozwojowi koncepcji, w myśl których to użytkownik, a nie twórca, znajduje się w centrum prawa autorskiego. Niestety te koncepcje znajdują już odzwierciedlenie w postawach prominentnych polityków, programach partii politycznych, w końcu co najbardziej niepokojące, w pomysłach legislacyjnych. Z zaniepokojeniem odnotowuję exposé nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean-Claude'a Junckera, który w celu utworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej zaproponował, cytuję, rozbicie silosów krajowych w obszarze przepisów dotyczących praw autorskich. Unowocześnienie przepisów o prawie autorskim w świetle rewolucji cyfrowej i zmian w zachowaniach rynkowych ma odpowiadać według Junckera na zapotrzebowania użytkowników oraz konsumentów. A gdzie w tej nowej układance unijnej twórcy i ich utwory? Gdzie źródło, cel i podstawowy sens istnienia prawa autorskiego? Coraz chętniej owoce twórczości, utwory, opisywane są językiem zarezerwowanym do tej pory dla towarów. Nie mówi się już tak często i ochoczo o twórczości, ale coraz częściej, za przeproszeniem, o kontencie, o wkładzie. W taki sposób łatwiej pozbawić je unikalnego, specyficznego charakteru. Tym kieruje się również Komisja Europejska, której nowy przewodniczący postanowił przenieść Wydział Prawa Autorskiego do Dyrekcji Generalnej Connect, gdzie prawa autorskie, twórczość jako content znajdą się w dostojnym towarzystwie sieci telekomunikacyjnych i technologii. Czy twórczość eksploatowana offline zupełnie przestała już interesować ośrodki decyzyjne Unii Europejskiej? Prawo autorskie powstało, by zabezpieczyć poszanowanie praw twórców, zarówno praw osobistych, jak i majątkowych. Nigdy nie było wymierzone w odbiorców kultury, użytkowników. Twórcom zależy bowiem na jak największym spektrum oddziaływania ich dzieł. Nie przez przypadek ojciec założyciel systemu prawno-autorskiego, Victor Hugo, uznawany jest za tego, który poprzez koncepcję droit d'auteur, praw autora, jako pierwszy zareagował bardzo skutecznie na pojawienie się kultury masowej. Hugo już w XIX wieku otwarcie przyznał, był na tyle odważny, by przyznać, że on, jak i inni twórcy, potrzebują pieniędzy, by mając zapewnione bezpieczeństwo majątkowe, móc wypełniać swoją jak najbardziej społecznie użyteczną rolę. Masowość, upowszechnienie rozrywek kulturalnych, wcześniej zarezerwowane tylko dla elit, dały asump do stworzenia katalogu praw autorskich, w których centrum postawiono twórcę. Zainicjowana przez jego konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych już pod koniec XIX wieku umiędzynarodowiła ten standard. Podstawowym prawem materialnym twórcy jest prawo do wynagrodzenia z tytułu eksploatacji jego utworów. W ramach prawa własności twórcy korzystają też z prawa do osiągania pożytków. Niczym w tym zakresie nie różnią się od innych kategorii zawodowych. Prawa te, jako fundamentalne w katalogu praw człowieka, gwarantują im m.in. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w artykułach od 15 do 17. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w dodatkowym protokole nr 1 w artykule 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
w artykułach 17, 23 i 27. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w artykułach od 5 do 7 oraz w artykule 15. I mógłbym tak podawać Państwu kolejne źródła prawa międzynarodowego. Na gruncie polskim jest to, co dla nas najbardziej istotne, Konstytucja Rzeczypospolitej w artykule 64. Twórcy, jak żadna inna grupa zawodowa, dokonali ogromnej koncesji w zakresie swoich praw majątkowych na rzecz społeczeństwa. W zakresie dozwolonego użytku prywatnego umożliwili swoim czytelnikom, słuchaczom, widzom, ogólniej mówiąc fanom, kopiowanie na użytek własny, a także przez krąg osób pozostających w związku osobistym, co prawda pojedynczych kopii, rozpowszechnionych jednak utworów. Twórcy dokonali tej swoistej cesji uprawnień majątkowych, mając na uwadze znaczenie współtworzonej przez nich kultury dla rozwoju społeczeństw. Uczynili to, chociaż potrzeby zaspokajane przez wytwory ich pracy znajdują się dużo dalej w hierarchii potrzeb ludzkich niż chociażby te zapewniające przetrwanie czy bezpieczeństwo. W najbardziej znanej piramidzie potrzeb Abrahama Maslowa potrzeby estetyczne są wtórne, aktywizują się dopiero po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, miłości, przynależności, szacunku czy uznania. Czemu zatem to właśnie od twórców niektórzy oczekują dalszych ustępstw materialnych? Twórca mówi: kupiłeś moją płytę, możesz wykonać sobie jej cyfrową kopię, nawet nie tylko ty, ale także ktoś ci bliski, z kim pozostajesz w związku osobistym. Czy piekarz odpowie głodnemu: kupiłeś jedną bułkę, ale rozumiem, dla twoje potrzeby, więc weź za darmo kolejną dla siebie i jeszcze jedną dla siostry. Czy aptekarz odpowie choremu: wiem, że nie stać cię na dwa opakowania leku, ale zapłaciłeś za jedno, więc drugie możesz wziąć sobie z półki, bardzo proszę. Czy hotelarz odpowie bezdomnemu: wiem, że masz problemy mieszkaniowe, owszem, zapłaciłeś mi tylko za jedną noc, ale kolejną też możesz spędzić już za darmo w moim hotelu, nawet z całą rodziną. W końcu mam kilka wolnych pokoi, a twoja potrzeba jest oczywista, jest bardzo pierwotna. Czemu zatem tak wielu chce usankcjonować de facto systemowe wywłaszczenie tak niewielu? Prawo do wynagrodzenia, prawo do własności i korzystania z jej pożytków są tak samo święte, tak samo fundamentalne i społecznie niezbędne, zarówno w przypadku twórców, jak i piekarzy, aptekarzy, hotelarzy i innych grup zawodowych czy przedsiębiorców. Zmierzając już do końca swojego wystąpienia, życzę Państwu dalszych owocnych obrad, po których zapewne udacie się na zasłużony sen. Życzę Wam, byście przyśnili sobie, iż jesteście twórcami, żyjącymi w świecie, w który odmawia uznania waszych praw do wynagrodzenia. Stajecie się niewolnikami systemu, w którym internetowi dostawcy treści oraz użytkownicy wydzielają wam, nazwijmy to, racje żywieniowe. Jesteście przecież twórcami, półbogami, którzy mogą karmić się satysfakcją z popularności waszych dzieł. Dostarczacie wzruszeń, skłaniacie ludzi do refleksji, wywołujecie emocje, a to przecież wystarczający dla was nektar. W ostateczności możecie liczyć nawet na to, na co liczył ponad 150 lat temu Victor Hugo w najtrudniejszych momentach swojego życia, gdy załapał się na mięso padłych zwierząt od dyrektora zaprzyjaźnionego paryskiego ogrodu zoologicznego. Najważniejsze bowiem przecież, że wasza twórczość dostępna jest na każdym tablecie, na każdym smartfonie. Zapewnia wam to przecież nieśmiertelność już za życia, więc kto dbałby o tak prymitywne, przyziemne potrzeby? Komu w takiej sytuacji zależałoby na tym, by uzyskać wynagrodzenie za ogrom wykonanej pracy twórczej? Czy świata z takiego snu życzycie sobie państwo po przebudzeniu? Ja nie. Nie ukrywam, że wolę świat ludzi prawych, ludzi uczciwych, którym honor nie pozwala unikać płacenia za otrzymywane dobra. Szczególnie tak cenne dobra, jak twórczość, będąca efektem eksploatacji najrzadszego zasobu naturalnego, to jest talentu. Jak mawiał Edward Morrow, good night and good luck. Powodzenia życzę w szczególności nowice i innym twórcom, by nie poddawali się w walce o swoje podstawowe prawa. Dziękuję. Thank you.